pójdę sobie na jakąś wycieczkę. Dostałam bułeczki. Napięta, co dostałam bułeczki od mojego siostrzeńca. Takim dużym zielonym samochodem on wiecznie jeździ. Jeszcze się nabawi kłopotów. Stuknie gdzieś tym samochodem albo co. A tu takim malutkim jeżdżę. No widzicie, kierowca tira tutaj też ma problem związany, bo nie jest w stanie wykręcić. A ja tu takim małym samochodzikiem wszędzie wjadę. No chyba, że ktoś ma wyjątkowo mało miejsca zostawi. No dobra, to gdzie by na ten piknik sobie pojechać? Znam takie fajne miejsce. To już pojadę tędy, na skoczki, mam nadzieję, że to jest. Się nie łapię w tych drogach, pamięć już nie ta, co kiedyś. I jedziemy. Ojejku, tir. Z takim domem się nie chciała zderzyć. Katastrofa by była. No dobrze, jedziemy. Zresztą jakieś takimi małymi lecikami jeżdżą. Przejazd przez mój ulubiony most. Ostry zakręt i driftem. Ja mój siostrzeniec nauczył takich sztuczek. Na drodze, dobra. Się nie rozejrzę. Mój siostrzeniec przesadza z tym rozglądaniem się. Dobra, trochę żartuję, ale kiedy na piknik to nic mnie nie powstrzyma, nawet kierowca. Oj, oj, no może poza kierowcą tira. Odwiezie pan? Dziękuję. Papa. Dziękuję się, że zgodził mnie pan. Dziękuję, że zgodził się pan mnie podnieść. Nie ma sprawy, proszę pań! Ladek nie będzie na miejscu. Mam nadzieję. Ładnie tutaj. Znaczy ładnie idzie trochę za szybko? Nie, no co, to mam taki duży samochód, że jeśli się z tym nie zderzę, to ja na tym przeżyję. Okej. Okay. Jest tutaj wygodnie. Jako fajnie. Ja teraz tak patrzę, jeszcze lepiej niż do przodu. Pan też taki blady. Ledwo pana widać. Jak tutaj wyjrzymy za szybę? Lusterko zasłania i to coś. Nie stojące do rura grechowa. Jacik! Wyskakuje! Panie podwiezie! No dole!
zależy, jak panią dobędzie, żeby mogła pani wygodnie wsi- bezpiecznie. Wsiąść? Chyba nie mogę bezpiecznie. Albo... Panie, szybciej! Bol, jednak jadę z tym panem od ciężarówki. Nie, wszystko pod kontrolą. Mam nadzieję. Ja ci tu zniknął. Może gdzieś skręcił. Pani się przesunie, to muszę patrzeć. Proszę pani, co pani robi? Patrzę na widoki. Nie widzisz? Ach. Na dach wyjdę. Się położę na dachu i teraz to sobie dopiero. No i myślałem, że taka stara już na dach nie wejdzie, co? Zdaję na te numery. O, tu jest jeszcze. Zasłania mi pani. Co ja ci zasłaniam? To widzę taka grupa niby, że zasłaniam? To chyba był przystanek. Panie Boże. Dobra, wchodzę tu do pana. Proszę pani, no nie wolno tak sobie chodzić pod samochodem. Pani jak jedzie, też tak pani robi? Pewnie. Dlatego się pani rozbiło. Odwołaj to. Siedzieć się możesz? Idę. No. I tu mogę jechać i poczekam, aż ten gościu mnie podwiezie do domu.